Ze studia telewizji HTS w Słubicach wita Państwa Waldemar Uberna. Drodzy Państwo, dziś rozmowa na horyzoncie, ale taka wyjątkowa, bardzo wkomponowana w czas, w którym jesteśmy. Bo cóż mógłbym powiedzieć? Są zawsze tam, gdzie jest potrzeba. Są tam, gdzie trzeba kogoś wesprzeć. Gdziekolwiek są jakieś wypadki losowe, zawsze pojawiają się właśnie oni. I dziś właśnie gościmy prezesa Fundacji Grupy Pomagamy, Olę Kołek. Witaj, Olu. Dzień dobry serdecznie. Boże, jak tak ładnie to powiedziałeś, że aż się troszeczkę wzruszyłam. Olu, ale to prawda. To prawda, wiesz, bo zawsze, gdziekolwiek coś się dzieje takiego, gdzie trzeba pomóc, pojawia się momentalnie Fundacja Grupy Pomagamy. Możecie tu wspierać, możecie wpłacać na konto z dopiskiem tam, tu Pogorzelcy, tu gdzieś tam IGA, tu po prostu cały czas działacie. Powiem Tobie, Waldku, że to jest jedna właśnie z rzeczy, z których jestem naprawdę dumna. Jestem dumna, że jest ta fundacja, jestem dumna z tego, że ta fundacja tak fajnie funkcjonuje. Jestem dumna ze wszystkich ludzi, którzy przez kilka lat, tak, bo fundacja nie jest od miesiąca, nie jest od roku, przez te kilka lat zawsze pokazują, że gdzieś w nas wierzą, wierzą w to, co robimy i to też w jakiś sposób dodaje nam skrzydeł, tak? To jest takie właśnie bardzo ważne, bo wiadomo, fundacja to nie jest jeden człowiek, fundacja to są ludzie, fundacja to są wolontariusze i razem wszyscy możemy robić duże rzeczy, naprawdę duże. No tak, zawsze to wasze hasło, że dobro wraca. Wraca, takie wraca. Mocne hasło, bo tak. Zawsze wraca. Wraca w postaci tej pięknej pomocy i tej wielkiej radości. Olu, jak właściwie cokolwiek by się nie działo, jak wspomniałem, widać was, pojawiają się te charakterystyczne koszulki, jaką masz na sobie i widać te wasze działania wspaniałe, ale był moment, kiedy się to wszystko rozpoczęło. Był ten moment, kiedy, nie wiem, jakaś idea pojawiła się czy w twojej głowie, czy w głowie jakiejś tam grupy ludzi, że jest potrzeba czegoś takiego. O tym początku chwilkę powiedz, bo za chwilkę będziemy mówić o tych ostatnich działaniach przede wszystkim. Jakby pod tym kątem chciałem tą dzisiejszą rozmowę poprowadzić. Ale o tym początku też powiedz, bo nie dla każdego jest jasny jakby ten początek zupełnie, prawda? Powiem Tobie, Waldku, że większość rzeczy niby nic się nie dzieje z przypadku, bo tak się mówi, ale właśnie to wszystko wydarzyło się tak przypadkowo. Pewnego dnia mój znajomy z małej miejscowości, niedaleko miasta Łodzi, napisał do mnie, czy nie chcielibyśmy się przyłączyć, ja plus moi znajomi tutaj ze Słubic. Tutaj już miałam taką małą garstkę znajomych, bo nie wiem, może nie każdy wie, że ja ze Słubic nie jestem, tylko jestem ze Świnoujścia. Także jestem nadmorska dziewczyna. Poprosił o zbiórkę maskotek do szpitala. Pokazał nam takie zdjęcia bardzo takiego ponurego, smutnego oddziału dziecięcego. No i tak sobie pomyślałam, okej, no to fajnie byłoby pomóc, ale jak tutaj pomóc, jak ja tutaj no troszeczkę tych znajomych mam, ale nie mam ich aż tak dużo, więc żeby tak nazbierać zabawki na ten cały oddział, no to byłoby mi ciężko. Więc napisałam posta na Facebooku i tak się wszystko zaczęło. W przeciągu miesiąca zorganizowaliśmy ogromną zbiórkę tych maskotek, cały sprinter, cały duży bus był maskotek. Nawet kilka biurek, stoliczków, klocki, malowanki, książeczki i zawieźliśmy to osobiście. Jak ja byłam na tym oddziale, to ja już wiedziałam wtedy. Że to jest to, co chcę robić dalej. To było krótko przed świętami, to było krótko przed świętami Bożego Narodzenia, więc ja, Marta Szymańska, Ptak i Ania Wawrzyniak, bo wtedy tak działałyśmy właśnie bardzo mocno w trójkę, postanowiłyśmy zrobić akcję i ty zostań Święty Mikołaj. Udało nam się zdobyć listę z dzieci, takich rodzin potrzebujących. Umieściłyśmy tą listę na Facebooku, napisałyśmy imię, napisałyśmy wiek i szukałyśmy dla nich Świętego Mikołaja. Mieliśmy też takiego dobrego właśnie wtedy znajomego, który przebrał się za Mikołaja. I wyobraź sobie, Waldku, że przez 3 dni chodziliśmy od domu, do tych dzieci z Mikołajem i rozdawaliśmy te paczki. I teraz tak, będąc w tych domach, też widać te potrzeby, tak? Widzieliśmy te potrzeby, że tu brakowało kołdry, tu brakowało opału, tu co dom to były inne potrzeby. No to trzeba było znowu robić kolejną zbiórkę. I tak od zbiórki do zbiórki i tak zaczęło się
się to kręcić. Też bardzo nam zależało dotrzeć do osób, no bo tak, najpierw pomagaliśmy tutaj takim rodzinom w potrzebie. Później znalazły się osoby, które wymagały innej pomocy, mówię tutaj już... Medycznej bardziej. Tak, bardziej medycznej. I też muszę powiedzieć, że na tym bardzo mocno mi zależało, bo taka idea tego pomagania, nawet przed tą akcją urodziła się we mnie wcześniej. Moja mama, już teraz prawie 12 lat temu, była chora na nowotwór, była w szpitalu. Niestety mojej mamie się wtedy nie udało pomóc. Ale będąc tam, zawsze sobie tak sobie myślałam, Ola, no musisz coś zrobić, bo takich osób jest więcej, musisz coś wymyśleć. I tam człowiek spędzał bardzo dużo w szpitalu, na tych oddziałach onkologicznych, widział te rodziny i dzieci. I tak najczęściej, pomoc medyczna to jest jedno, ale jednak środki finansowe to jest coś innego, tak? I tak zawsze później sobie myślałam skrycie, że jak już tutaj się to zaczęło, żeby poszło to dalej, żeby poszło to może jeszcze w tym kierunku, że może jeszcze tak, akurat może mojej mamie się nie udało pomóc, ale są osoby, którym może pomożemy, tak? No bo nasza fundacja też tutaj, jak zaczniemy jeszcze troszeczkę, zacznę się rozwijać, to też mogę powiedzieć, że są osoby w fundacji, które udało nam się uratować, tak? Które wygrały walkę z nowotworem. Przecież remontowaliśmy też domy. Pamiętam, tak. Remontowaliśmy też domy. Boże, pierwszy nasz dom to był dom w Lubiechni Wielkiej. Mieszkał tam starszy pan, też chory na nowotwór. Udało nam się go zabezpieczyć w ośrodku. Wyremontowaliśmy mu dom. To był nasz pierwszy remont. I właśnie ten pan Teodor, bo to był Teodor. Ja zawsze mówię, że to był taki poczciwy, taki dobry człowiek. On, nie wiem, nie wszyscy pewnie z Państwa pamiętają, ale on nawet nie miał łazienki u siebie w domu. Tam był jeden pokój, zero łazienki, więc on biedny, już starszy, schorowany, załatwiał swoje potrzeby, że tak to nazwę, do wiaderka i tak dalej. Nie potrafił sobie z tym poradzić, nie potrafił tego posprzątać. Zostaliśmy wtedy o tej sytuacji poinformowani przez sołtysa Lubiechni Wielkiej i robiliśmy taką ogromną akcję, gdzie się zaangażowało też bardzo, bardzo dużo osób. Zachęcam Was, żeby spojrzeć na stronę fundacji albo na stronę grupy Pomagamy, bo najpierw była to tylko grupa, później przerodziło się to w fundację i zobaczyć, jak udało nam się zmienić życie pana Teodora. Niestety historia też nie zakończyła się dobrze, bo pan Teodor pomieszkał tam 2-3 miesiące i niestety zmarł, ale zawsze mówił, że on jest nam bardzo wdzięczny i wdzięczny wszystkim ludziom, że on chociaż tą końcówkę swojego życia spędził jak człowiek, nie jak zwierzę, tylko jak człowiek, że miał ciepło, że mógł się wykąpać, że miał toaletę, więc też można nazwać to takim naszym sukcesem, tak? Jasne. Olu, ja Państwa zapraszam bardzo mocno do strony. Ja tu bym mogła dużo opowiadać. Fundacji Grupy Pomagamy, dlatego że jak się przewija, to tam nie ma końca tych akcji i tego wszystkiego, co się działo. Ale wiesz, Olu, zrobimy taki duży skok. Przychodzi 24 dzień lutego. Dowiadujesz się rano, że jest atak Rosji na Ukrainę. Zaczynają się mocne działania wasze. Opowiedz o tym. Ten początek, ten zryw serca. Myśmy w niektórych rzeczach uczestniczyli, przyjeżdżaliśmy robić jakiegoś nusza, więc widzieliśmy po prostu wasze ogromne zaangażowanie. Ale powiedz o tym parę słów. Dzisiaj, Waldku, mija dokładnie miesiąc, gdzie wydaje mi się, że życie wielu osób się bardzo zmieniło. Nawet moje życie się zmieniło. Codziennie wracając do domu, widząc swoich synków, cieszę się, że są bezpieczni, tak? I że to nie dla nich teraz tutaj toczą się zbiórki. Wstałam rano, jak przeczytałam, to powiem szczerze, że na początku ciężko było mi w to uwierzyć, bo kładziesz się spać i nagle budzisz się w całkiem innym świecie, I wtedy co myślisz? Boże, jak tu pomóc, co tu zrobić, tak? I to wszystko już później idzie z automatu, tak? Nagle zaczęły się zbiórki na Ukrainę, to dobrze, to dołączamy do zbiórek, robimy zbiórki, szukamy kontaktów, bo dla nas też bardzo ważne było znaleźć kontakty, gdzie możemy dostarczać tą pomoc bezpośrednio, bo to nie jest tylko pomoc dla osób, które tutaj przebywają, bo o tym też bym chciała jeszcze wspomnieć, ale nie zapominajmy, że
Tam na przykład już teraz od miesiąca są odcięci ludzie, którzy nie mogą się ewakuować, nie mogą przyjechać do Polski, do Niemiec, nie wiem, do Danii, gdziekolwiek indziej. I potrzebują też pomocy, tak? To jest taka jak gdyby jedna kwestia. Tam są szpitale, które potrzebują leków, tam są żołnierze, którzy potrzebują ekwipunku, tak? No ja nie mówię tutaj, bo fundacja, no nie wiem, nie zdobędzie dla nich broni, tak? Ale może zdobyć dla nich żywność, może zdobyć dla nich jakieś rękawice taktyczne i tak dalej. Tutaj też cały czas toczą się zbiórki i cały czas o tym informuję, że mamy możliwość przekazania bezpośredniego, więc zawsze bardzo, bardzo proszę, żeby to śledzić, zobaczyć, co potrzebujemy, czy to są agregaty prądu, czy przedłużacze. Oni naprawdę tego bardzo potrzebują i nie mają możliwości, żeby to zdobyć, tak? Więc jedynym takim źródłem, kanałem są właśnie, ja zawsze powiem, że fundacje. Ja zawsze powiem, że fundacje. Nigdy nie powiem, że państwo polskie, ja powiem, że fundacje, bo ja uważam, że na tym etapie najbardziej właśnie takie organizacje pozarządowe się tutaj najbardziej sprawdzają. Najlepiej funkcjonują. One bardzo szybko reagują po prostu. Tak, wiesz, Olu, chyba w tym jest rzecz, że często machina rządowa, nim tam się pozbiera, uchwali, uzna i tak dalej, to trwa, prawda? Ale widzisz, Waldku, ja zawsze myślę, że właśnie takie organizacje nie robią tego, bo muszą, no bo właśnie, my nic nie musimy. Tak. My to robimy, bo po prostu chcemy. Chcemy. To nie jest przypadkowe, że ktoś jest w fundacji. To nie jest przypadkowe. Taka osoba po prostu ma w sobie taką potrzebę i my się wzajemnie nakręcamy, no właśnie, no wspieramy, właśnie. Zasypujemy się pomysłami i bardzo fajnie ze sobą współpracujemy. To tutaj już powiedziałam o tym jednym, bo wiesz, że ja jestem kadułą, jak już się mam taką możliwość, nie wiem na ile tutaj mi pozwolisz. Jeszcze bym powiedziała o tych rodzinach, które są tutaj. Tutaj też jest bardzo dużo rodzin. Na chwilę obecną fundacja znalazła ponad 200 kwater. Tutaj w Słubicach, w okolicach, tutaj w gminie, bo tak, bo to nie mówmy tylko o Słubicach, ale i Rzepin, i Ośno-Lubuskie, czy nawet Gajec i te rodziny gdzieś są tutaj ulokowane. Teraz jest ładnie i fajnie, ale pamiętajmy też o tym, że no, to już jest miesiąc, niektóre rodziny są tydzień, dwa, trzy, cztery. Też trzeba byłoby znaleźć jakieś rozwiązanie dla tych rodzin, tak? Ja się bardzo cieszę, że jest tak wiele ludzi, którzy z takim otwartym sercem przyjęli te matki z dziećmi i starają się w miarę możliwości zapewnić im, powiedzmy, stabilny dom, bo teraz to, co jest najważniejsze, to jest taka stabilizacja dla tych dzieci. Ja wiem, że te dzieci chodzą do szkoły i cieszę się, że się uczą, ale wydaje mi się, że dla nich też ważne jest teraz takie poczucie bezpieczeństwa. Absolutnie. Jednak są w obcym kraju, nie rozumieją nas. Mamy też różne, jeśli jesteśmy też różni mentalnie, tak jak ja zawsze mówię, serca są te same, ale każde dziecko jest inaczej wychowane i dla nich to też wydaje mi się, może dla tych mniejszych nie, bo mniejsze dziecko to bardzo szybko się pewnie i nauczy polskiego i zaraz znajdzie kolegów, ja widzę nawet po moich chłopcach, może mamy taką grupę jako fundacja osób, które tutaj pomogliśmy, staramy się spędzać z nimi czas, animować też te dzieci i zawsze mówię, że no, oni nawet nie mówią w tym samym języku, a tak super się bawią. Dogadują. Tak. No tak. Oprócz tego, no co, jeszcze mamy ten Rzepin. Właśnie, Olu, to chciałem do tego tematu dojść, ponieważ tych działań waszych przez ten miesiąc było tak dużo, tak różnych, a byłem kilka razy w Rzepinie na dworcu, robiliśmy tam jakiegoś live'a, bezpośrednie transmisje. No właśnie, przyszedł moment tej masowej jakby tego masowego przybywania tutaj uchodźców wojennych, prawda? I tym punktem głównym stał się Rzepin, prawda? Dworzec w Rzepinie, a no plus to wszystko, co gdzieś ten dworzec tam wspierało. Fundacja Pomagamy, widziałem, jak tam poustawiana cała ekipa była w rządku, jak wspieraliście te setki ludzi wysiadające z pociągów. Opowiedz właśnie o tej akcji Rzepin, która trwa przecież cały czas. Cały, prawda? Czas. I powiem tobie, Waldku, że Rzepin już na zawsze zostanie takim miejscem, gdzie zostało też moje serce. Zawsze będzie bliski mojemu sercu. W tym Rzepinie wydarzyło się tyle rzeczy, takich dobrych rzeczy, tak? Takich wzruszających rzeczy. Pamiętajmy, no przyjeżdżają te pociągi. Nie zawsze wiadomo, o której. Często są spóźnione. Nagle wysiadają ludzie i nie wiesz, wysiądzie 100, 200, 700, 1000. Więc tutaj pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna. Ci ludzie nie podróżują jeden dzień, nie podróżują dwa, tylko podróżują długo. Są z dziećmi, te kobiety są zmęczone, te dzieci są zmęczone, zdezorientowane i nagle wysiadają na stacji w Rzepinie i co? I dostają kanapkę,
dostaną ciepłą herbatę, dostaną soczek, dzieci zostaną, nie wiem, przytulone, matki odciążone. Ta dziewczynka z tymi zabawkami, pamiętasz? Boże, Bartku, no właśnie mam do tej pory z nią kontakt i właśnie tyle dzieci skradło mi serce. Jakbym mogła, to bym po prostu wszystkich wzięła nawet do siebie. I teraz popatrzcie, ta matka jest zmęczona. Wzięłam tą dziewczynkę na ręce, no bo w tym momencie nie pomogę im kanapką, tylko dam swoje ręce, zaniosę ją do autobusu, uspokoję mamę, że ma czas, że zanim ten autobus odjedzie, że może siąść, może odpocząć, może się napić, bo oni są zdezorientowani. Oni się boją, że nie zdążą. Oni cały czas, nawet będąc często w rzepinie, myślą, że oni dalej uciekają. Tak. Oni tak, nigdzie tak. nie uciekają, tylko po prostu no, jest taki strach, że zabraknie miejsca. Nie wiem. Mieliśmy też taką panią ostatnio, która była jeden czy dwa dni w rzepinie, nie potrafiła się odnaleźć. Przyszła do nas na dworzec, zaczęła płakać, że ona chce wracać z powrotem na Ukrainę. Tutaj bardzo pomogła Ewa, bo Ewa akurat umie się porozumieć w języku ukraińskim. Wzięła ją za rękę i jak mam właśnie to tak przed oczami, jak Ewa z nią rozmawiała, jak ją głaskała i mówiła, że wszystko będzie dobrze. Przywieźliśmy też ją tutaj do Słubic. Też znalazło się dla niej takie otwarte serce, znalazł się dla niej dom. No, to po prostu ten rzepin to tak naprawdę łączy nas wszystkich. Tam jest tyle wspaniałych wolontariuszy i tych starszych, i tych młodszych. I nie wiem, i to już nawet nie chodzi nawet o te kanapki. Tam po prostu człowiek dla mnie na przykład każdą możliwą chwilę, wolną chwilę, mam potrzebę, żeby tam pojechać. Może to głupio brzmi, ale mam taką potrzebę. I jeśli tylko mogę, po prostu no, chcę tam być, bo wiem, że jestem tam potrzebna. I chciałabym też właśnie powiedzieć, że nasza fundacja nawiązała w ogóle bardzo super i bardzo wspaniałą współpracę z gminą Rzepin, z burmistrzem, z panem Dudzicem. Nie możemy zapomnieć o naszym Kamilu Michniewiczu, tak? No tak, Kamil, po prostu rzecznik, on naprawdę. Ma tak, on ma tak, serce tak, na dłoni. Kamil. Bardzo super razem współpracujemy. Wymieniamy się wszystkim, co możemy, tak? Oni wspomagają fundację, fundacja wspomaga ich i tak naprawdę zresztą w takich sytuacjach też człowiek widzi, na kogo może liczyć, jak może liczyć i tutaj też właśnie to nie jest tak, że tylko fundacja wspiera dworzec na Rzepinie, w Rzepinie czy te osoby, ale ja bym chciała też podziękować za ogromne wsparcie Rzepinowi, burmistrzowi, Kamilowi, które otrzymujemy my też jako fundacja, bo wiadomo, my też mamy swoje potrzeby i jeśli możemy się tym wszystkim dzielić, no, bo na tym polega współpraca, tak. Żeby jeden pomagał drugiemu, my tutaj się dzielimy, nie wiem, oni potrzebują jedzenia, my potrzebujemy pampersów, więc po prostu tutaj się wymieniamy. Pamiętam, to było ze dwa razy przynajmniej, tam byłem kilka razy na dworcu, kiedy jakieś hasło padało, że potrzebna jest jakaś tam woda na raz, prawda? Jest hasło woda i za 10 minut ludzie przylatują tak, z wodą, i to rozumiesz? Jest właśnie coś potęga fundacji, wiesz? I właśnie tak, tych wolontariuszy, tak. Bo widzisz, wszyscy teraz śledzą stronę fundacji, wszyscy śledzą stronę grupy Pomagamy. Na pewno też bardzo dużo osób śledzi stronę gminy Rzepin. Tak, tak. I słuchaj, Waldku, na przykład dostaję informację, potrzeba wody. Nie dzwonię po kolegach, nie dzwonię po koleżankach, piszę na grupie Pomagamy, pilnie potrzebna woda. Za chwilę, pani Olu, ja już jadę, bo czytałem, że potrzebujecie wodę. I to tak właśnie funkcjonuje. Tak, no tak, no to jest fundacja właśnie, wiesz, i to masz rację. W innych przypadkach, że tak powiem, tych mocno takich, no jakby powiedzieć, ustrukturyzowanych i tak dalej, idzie to inaczej troszkę wolniej. Chociaż od pewnego czasu gdzieś tam te prace na dworcu jakby rządowo zaczęły być koordynowane, tak? Tylko może nie we wszystkim, bo wy robicie całą swoją pracę potężną, natomiast może w jakichś takich innych kwestiach zostało to troszkę też tak organizowane. Przyjęte są te dyżury, tak? Dyżury głównie, no właśnie, no właśnie. Ale to jest tylko dyżur. Tam są jasne. Potrzebni ludzie, tam są potrzebne rzeczy. Nie wiem, ja jestem na przykład zachwycona naszymi seniorkami tutaj ze Słubic, no które właśnie. Robią kanapki. Ja tak bardzo się cieszę, że każdy przyłącza się jak potrafi, tak? Że ten na przykład zrobi kanapkę, ktoś inny, nie wiem, pisze, że ma do oddania wózki i nie mamy czym dostarczyć. Za chwilę ktoś pisze, to ja je dostarczę, bo ja akurat może nie mam czasu zrobić kanapkę, nie mam wózka, ale mam auto i pojadę. I to jest właśnie takie...
To jest takie, no nie wiem, wzruszające, wspaniałe, bo tak możemy się wzruszać tymi osobami, które tutaj przybywają i ich historiami, bo wiesz, Waldku, na początku to było troszeczkę łatwiej, bo teraz być na dworcu w Rzepinie jest ciężej. Może tych ludzi nie jest tak dużo, tylko za tymi ludźmi już są jednak historie. Tak, tak. Na początku wszyscy jak gdyby uciekali, to jeszcze tak dużo się nie wydarzyło, jeszcze tak dużo złego tam się nie stało. Więc uciekali jak gdyby przed wojną. Tak, te osoby, które tutaj... Z zbombardowanych miast, z rozbitych domów, kompletnie zniszczonych swoich domów i tak dalej, tak? No i na przykład wspomniałeś tu krótko o tej dziewczynce, którą trzymałam na ręku. Waldku, ona tutaj była z mamą. Jej mama wykładała informatykę na uniwersytecie. Była też ze swoją mamą. I ta dziewczynka mi opowiadała z tego, co zrozumiałam, co mi tam przetłumaczono, że ona właśnie chce bardzo do domu, że chciałaby swój pokój. I opowiadała mi, jak ten jej pokój wyglądał, a jej mama do mnie mówi, że już nawet tego miasta nie ma. I nie wiedziałam, co z nią zrobić. Tam stały jakieś zabawki, poszłam, mówię, że teraz jedziesz, mówię, do swojej cioci. Mówię, tam na razie będziesz miała swój pokój, wybierz sobie jakąś zabawkę. No i tak, nie wiem, po prostu to wszystko jest takie wzruszające, nie wiem... Pamiętam też takie miesięczne, może dwumiesięczne dziecko w Beciku, które mama wysiadła z dzieckiem. Moja taka koleżanka Jola wzięła to dziecko na rękę i ja wzięłam drugie dziecko na rękę, takie troszeczkę starsze. I obie biegłyśmy szybko z tą mamą do autobusu, żeby jednak ona wsiadła, bo już było późno, już było zimno. Te autobusy już też by nie czekały, bo czasem trzeba po prostu nawet na ten autobus poczekać, który zabiera ich dalej, tak? I nasi wspaniali tutaj strażacy, ochotnicza straż pożarna. Zaraz, Ola, tutaj chodźcie poza kolejnością, bo jednak pamiętajmy, no ja wiem, że chcą się dostać wszyscy i wszyscy wsiądą do tego autobusu, ale no tutaj, że tak też fajnie to funkcjonuje, tak, takie priorytety. Olu, wiem, tych historii, to jest miesiąc, ale tych historii jest bardzo dużo, bardzo różnych, ale wiesz, chciałbym poruszyć jeszcze może takie dwa tematy. Na końcu chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, co jest najbardziej potrzebne, pilne. Ja wiem, że strona fundacji publikujecie, ale żebyś troszkę naszym widzom może przybliżyła ten temat, takie na dziś najistotniejsze, ale zanim do tego dojdziemy, wiesz, nasza ludzka natura jest jaka jest. Czasami jest to przewrotne dosyć, jest zryw serca, ludzie chcą pomagać, ludzie się angażują. Nie mówię, że w tym przypadku, to jest wojna, to jest coś szczególnego, ale część ludzi po pewnym czasie jakby czuje się troszkę zmęczona, część ludzi czuje się, nie mówię o fundacji, bo wy, nie wiem, wy macie te Duracella, te bateryjki chyba. Tak, cały czas, i akumulatorki. No właśnie, ale mówię, wielu ludzi, dziś gdzieś pojawiają się takie głosy, jakiegoś takiego lekkiego zmęczenia, trochę strachu, trochę obaw, że co to będzie, tylu ich przybywa i tak dalej. Spotykasz się z czymś takim? Bo wiesz, no każdy medal ma dwie strony jakby. Oczywiście, nie było, Waldku, no tak zawsze jest i to przy każdej akcji, tylko ja po prostu, to już nawet nie chodzi o to zmęczenie, dużo osób też jest bardzo krytycznych, niektóre po prostu komentarze jak czytam, to dla mnie są no nie na miejscu, tak, bo postarajmy się postawić na ich miejscu, tak, teraz na przykład, nie wiem, w Polsce wybucha wojna, ja z dwójką swoich synków muszę znaleźć gdzieś bezpieczny dom. I to nie jest tak, że chcę dostać, nie wiem, 500+, chcę jeździć autobusem za darmo. Ty nie myślisz o tych rzeczach. Dokładnie. Ty chcesz bezpieczeństwa na oczywiście, więc bezpieczeństwo, no dobrze, są zmęczeni. No pamiętajmy, no tak, my pomagamy tyle, ile potrafimy, tak? No ci ludzie muszą dostać jakieś lokale, tak? Ja wiem, że dużo ludzi też czeka tutaj na te lokale, ale to wszystko po prostu... To nie jest jakoś nic wyróżniane. Nie wiemy też, na jak długo tutaj to wszystko będzie potrzebne, ale pamiętajmy, że ci ludzie mają tak naprawdę to dziecko na ręku i reklamówkę. Najczęściej reklamówkę, bo oni nie zawsze... Cały dobytek został tam przecież. Więc bądźmy ludzcy, bądźmy, nie wiem, wyrozumiali, popatrzmy na tą osobę i pomyślmy, że to właśnie my jesteśmy tą osobą i otwórzmy się na to, nie krytykujmy. A jeśli coś nam się nie podoba, przecież nikt nikogo nie zmusza do pomocy. Jasne, pomoc jest dobrowolna. Nie chcesz, nie pomagaj, ale nie przeszkadzaj innym. Zgadza się, zgadza się. To jest
To jest priorytet. No ale jak mówię, ta ludzka natura jest taka, jesteśmy, ludzie są bardzo różni i czasami tak to bywa. Olu, i może na sam koniec naszej rozmowy, choć mogłaby ona trwać, tak, bo tak. Gdyby tych historii się pojawiło, bo jest tych historii bardzo dużo, powiedz może właśnie naszym widzom, co jest dziś tak najpilniejsze, bo wiesz, bo ten czas tego miesiąca dał wam bardzo dobre rozeznanie rzeczy, które wysyłacie tam, bo wy tam celowo do pewnych miejsc macie takie miejsca, tak, ale też powiem fajną anegdotę, no dobrze, słuchajcie, dobrze. Powiem wam fajną anegdotę, bo wiadomo, przy każdych akcjach, gdzie coś się tam wydarzy, tak, zabawnego. Coś się wydarzy, tak. Oj, tutaj to musiałbyś mi, jak to wszystko się skończy, musisz mi obiecać, że przyjdę tu minimum na 2 godziny i ja tu wszystko poopowiem. No dobrze, serial zrobimy jakby coś, spokojnie. Mówiłam wam o tym, że mamy możliwość bezpośredniego przekazania i występuje to, mamy takie dwie możliwości. Pierwsza taka możliwość, nie będę mówić gdzie, dojeżdżamy do granicy, z drugiej strony przyjeżdżają żołnierze i przepakowywane jest to z busa do busa. Ale mamy już tam też... na granicy polsko-ukraińskiej. Tak, jesteście, my nie tam... przejeżdżamy przez polską granicę. Oni tak. Jako żołnierze mają tak. Możliwość, po prostu przejeżdżają i mogą wrócić i mogą przyjechać nawet 2 razy. Jak to się odbywa, nie jest to istotne. No, istotne jest to, pomoc. Że jest ta pomoc. Ale są też takie, słuchajcie, sytuacje, że już nam się 2 czy 3 razy zdarzyło, że takie auto nie przejechało. No to teraz jest, no mamy swoich kierowców, mamy też dużo wolontariuszy, którzy chcą być tymi kierowcami. Przejechało tym autobusem, jednym naszym busem, drugim busem nie mogliśmy przejechać ze względu na to, że był z wypożyczalni. Mhm. Więc stał jakiś pan, bo też zdarzają nam się kontrole, już kilka razy też nas kontrolowaliśmy, tylko jako fundacja możemy dawać też tą pomoc humanitarną, więc też po prostu ja uspokajam państwa wszystkich, że to nie jest tak, że my jedziemy na łapu capu nieprzygotowani i po prostu wiecie, uda się, gdzie, czy dla nie kogo, uda, po dokładnie. Co konkretnie, tak? I Waldku, stał taki stary autobus, w ogóle nawet bez dokumentów. Zatrzymaliśmy ten, chłopacy zatrzymali ten autobus, zaczęli wszystko pakować tam, gdzie się pakuje te walizki, jeszcze później zarzucili cały autobus i tak mówię, każde nasze auto jest kontrolowane, jedzie autobus stary, naprawdę stary, ledwo jedzie, nikt go nawet nie zatrzymał, nikt go nawet nie spytał, nawet dokumentów nie miał. I takie właśnie te, i później ten właśnie pan z tego busa wysyłał nam tutaj zdjęcia, no bo my też chcemy widzieć. Jak to trafia już do celu. Dokładnie, tak. I on mówi, że to tak jak kontrabanda. On się czuł, jakby to była kontrabanda. Tym autobusem ja mówię, jadę, tak. Ja mówię, że to nie była żadna kontrabanda, tylko po prostu. No ale zobacz. To jest wojna. Stoi człowiek, ma busa, ładujemy, bo to nie był bus, to był autobus, taki autobus... Tak jak kiedyś te ogórki, coś dokładnie, takim tak, ogórkiem tak. Przejechał, żeby przewieźć nam te nasze rzeczy. Teraz powiem, co jest potrzebne. Powiedz, ja wiem, drodzy Państwo, ja wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni. Każdy daje tyle, ile może i zdaję sobie z tego sprawę, że prosząc Was wszystkich cały czas o to samo i to powtarzając... Nie wiem, może jak to, nie będę mówić jak stare, zepsute radio, ale po prostu ja bym chciała Państwa poprosić mimo wszystko o pomoc, tak? Bo ci ludzie tak naprawdę nie mogą liczyć na Państwo, oni mogą liczyć tak naprawdę na drugiego człowieka, więc tym bardziej apeluję w miarę możliwości, nieważne kto ile daje, ważne, żeby po prostu każdy pomógł tyle, ile może. Potrzebna jest ta żywność. Ta żywność to jest rzecz, która jest non-stop potrzebna dla rodzin, które są tutaj, ale teraz te większe potrzeby są jednak dla tych ludzi, którzy są tam. I wiem, że dużo osób pisze, o Boże, tyle pomocy jedzie do Przemyśla, tyle pomocy gdzieś tam jedzie. Słuchajcie, to nie jest tak. Jeśli ja dzisiaj załaduję busa, na przykład o 10, to o 18 te rzeczy są na Ukrainie. I też możecie zobaczyć, bo ja udostępniam też zdjęcia, bo chciałabym, żebyście widzieli, gdzie to wszystko trafia. Taki jeden sprinter dzielony jest na 5-6 miejsc. Tam trochę idzie do szpitala, trochę idzie do jednej wioski, trochę do drugiej. Oni też wszyscy po prostu już teraz tak są ewakuowani, że nagle w jednym mieście jest 600-700 osób z jedną reklamówką i dzieci, i nie ma pampersów, nie ma słoiczków i tak dalej. No i skąd to wziąć? Tam się nie pójdzie do sklepu, Waldku. No tak. Tam też, nie wiem, nikt nim tego nie zrzuci. I ja rozumiem, wszystkie na przykład gminy, miasta zbierają, wysyłają to na magazyny. Z magazynu do jakiegoś innego magazynu, później gdzieś do Warszawy, z Warszawy gdzieś tam, to teraz, jeśli ja wyślę busa, to za 8 godzin to już tam jest. Upotrzebują. Dokładnie, a zanim to wszystko zostanie zorganizowane i tak dalej, ja podejrzewam, że większość rzeczy, które zostały dane miesiąc temu, jeszcze nawet tam nie dotarła. Ja myślę, że te magazyny, wiesz, te takie, które robią właśnie od strony rządowej, one są
o tyle dobre dla tych, którzy tutaj są. Wiesz, tak, oni tak. Mówią, ja uważam to ma właśnie, sens że wtedy, jak najbardziej. Tak, tak. Wiesz? I uważam, że właśnie takie coś na takim czymś powinno. No ja nie będę tutaj tego ustalać, ja nie jestem od tego, ale dla mnie na przykład taka pomoc jest sensowna. Chociaż no, my mamy otwarty swój magazynek, tam Ewa kontroluje, też pisze na stronie, kiedy osoby, rodziny, które są tutaj, bo to nie są tylko rodziny, które przyszły tu przez fundację, ale nie zapominajmy, że w Słubicach też mieszka bardzo dużo osób z Ukrainy, która pościągała też tutaj swoje rodziny. Zgadza się. I oni też potrzebują pomocy, więc my jesteśmy na taką pomoc otwarci, więc dla nas zawsze ta żywność jest bardzo, bardzo ważna. Środki higieniczne, pampersy, słoiczki i tak dalej, bo my to wszystko dzielimy, troszeczkę zostaje tu, ale teraz staramy się w miarę możliwości większość rzeczy jednak wysłać tam. Mamy te swoje kontakty, piszą do nas ci ludzie, którzy właśnie są tam. Słuchaj, Ola, mam informację, że jedzie do nas około 200 na przykład osób, nie wiem, gdzie mamy wziąć, skąd mamy wziąć jedzenie, czy możesz jakoś pomóc. No wysyłamy, jutro jedzie bus, w sobotę jedzie bus, dwa busy jadą w poniedziałek, tak? Zapełnić takiego busa to naprawdę to nie jest taka prosta sprawa. Tak. No i oprócz tego, no to jest ta żywność, tak? Ta chemia, czyli tak naprawdę to, co zbieramy tutaj, to jest tak, jakbym poszła do Intermarché i miała zrobić zakupy do domu. Tak. Oprócz tego wiadomo, wszystkie rzeczy, które są długoterminowe, bo te rzeczy długoterminowe możemy zostawić tu, ale możemy też je wysłać. Ostatnio też pisałam o tych wszystkich możliwych śmiało, wiesz. W środkach pierwszej pomocy. Aha. Tak, to jest te bardzo, tak, opatrunki, tak? Bandaże, gazy, to tak naprawdę wszystko. Ja tutaj nie mogę wymienić jednej rzeczy, jasne, bo tu jest potrzebne wszystko. Od spirytusu salicylowego po środki przeciwbólowe. To, co teraz na przykład doszło, jest bardzo dużo chorych dzieci przeziębionych, które tam zostały, więc tam bardzo dużo potrzebujemy jakichś syropów dla dzieci, takie termometry, tak, no wszystko skupmy jasne, się, jasne. Bo tu się skupiliśmy na tych wszystkich takich opatrunkach dla tych żołnierzy, że tak to powiem, ale nie zapominajmy, że tam też te dzieci tak, też są chore. Wiadomo, dużo potrzebujemy antybiotyków i rzeczy na receptę, no ale tutaj jednak te ręce są nam związane. Tam jest bardzo dużo osób chorych na cukrzycę. I też trzeba byłoby po prostu insulina, jakoś, tak, jest bardzo potrzebna insulina, ale to też nie jest tak, że pójdę sobie do apteki, więc jeśli ktoś mógłby nas tutaj jakoś wspomóc, to też byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Wiadomo, zbieramy wszystkie sprzęty taktyczne dla żołnierzy, od butów, przede wszystkim butów, bo wyobraźcie sobie, że oni najczęściej na tej wojnie są w tenisówkach, w adidasach, tak, potrzebują butów, potrzebują odzieży termicznej, śpiworów, takie folie są specjalne, zapomniałam teraz, jak one się nazywają, wiesz, takie... Pałatki? Tak, dokładnie. To jest potrzebne. Na kolanniki ostatnio pisali. Potrzebne są narzędzia. Ostatnio też proszono nas o piłę spalinową, że jest im potrzebna piła, liny, jakieś sznury, no takie rzeczy, no nie wiem, głupie telefony, ale nie takie telefony, jak teraz mamy, tylko takie telefony, że jak sobie włączą, to nie będzie można ich zlokalizować. To był ten czas Nokia, Motorola i tak dalej, no więc tak, jeśli komuś coś takiego zostało, no to bardzo tego potrzebujemy. Generatory prądu, przedłużacze, baterie AA. Tam naprawdę zachęcam Państwa, żeby przejrzeć tą stronę. Może ktoś z Państwa takie coś ma, ewentualnie mógłby nam pomóc gdzieś to zdobyć. Może jakaś firma mogłaby pomóc nam coś zakupić, tak? Pamiętajcie, zawsze można to odliczyć od podatku. Olu, i gdzie, powiedz, żeby jakby widzowie mieli jasność, ja mówię, gdzie żeby docierać, najlepiej, żeby było na mówiłam wcześniej o naszych seniorach i nasi seniorzy też udostępnili nam miejsce. To jest takie miejsce w centrum miasta, można by powiedzieć. Senior Plus, tak? Tak, Senior Plus, tam gdzie jest przychodnia. Od 7.30 do 15.30 można zostawiać tam rzeczy, ewentualnie można się skontaktować ze mną. Już mój numer telefonu jest chyba najbardziej podawanym tutaj ostatnio numerem telefonu, więc śmiało można do mnie napisać, jeśli nie odbiorę, no to zawsze na pewno oddzwonię. I ręce do pomocy. Ręce do pomocy. Tak, no ręce właśnie. Do pomocy, ręce do robienia kanapek, ręce do noszenia dzieci, ręce do ciągnięcia tych walizek w rzepinie, więc... Teraz idzie weekend, ja wiem, że ma być ładnie i ciepło. Można pójść na spacer, ale można też po prostu pojechać na ten dworzec w Rzepinie i zrobić coś dobrego.
Olu, naprawdę dużo, dużo. Myślę, że przybliżyłaś naszym widzom, wiesz, to wszystko, co się dzieje tak bardzo wyraźnie. Jak wspomniałem, moglibyśmy długo rozmawiać, ale myślę, że zakończymy tę rozmowę dzisiejszą. Ja jeszcze tylko, Waldku, chciałabym wszystkim podziękować. Ja naprawdę, tylko że ja zaraz tutaj się wzruszę, ja chciałam bardzo wszystkim podziękować. I może będę emocjonalna, ale tak naprawdę, wiecie, to nie ma nic piękniejszego niż pomoc, jak człowiek pomaga człowiekowi. I tak naprawdę nikt z nas nigdy nie wie, kiedy my sami nawet takiej pomocy będziemy potrzebować. Więc dla mnie na przykład jest też takie budujące, że cokolwiek by się działo, że wiem, że w naszym społeczeństwie jest tylu ludzi o takich dobrych sercach, i że tak naprawdę nigdy człowiek nie zostanie sam. Więc ja Państwu bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. Dobrze. Drodzy Państwo, przypomnę tylko, że naszym gościem była dziś prezes Fundacji Grupy Pomagamy, Aleksandra Kołek, nasza Ola. Dziękuję. Dziękuję bardzo.